Pan Lopez zagwarantuje kupno 150 kg. Towar będzie odbierał tutaj. Wezmę tylko 7 tysięcy za paczkę. Taniej nie kupicie. Trzeba doliczyć ryzyko transportu. Poza tym robimy w jajo Kolumbijczyków. A wie pan, co to znaczy? Otwartą wojnę. Razem robimy ich w jajo i razem ryzykujemy. Jak razem, to razem. Pan dostarczy towar do Panamy, a my go stamtąd odbierzemy. To duże ryzyko. Cena wzrośnie do 13,5 tysiąca. Trzynaście i pół? Odbiło panu? A kto zawiezie to gówno na Florydę? Wie pan, co się tam dzieje? Patrole marynarki, wszędzie pełno tajniaków. Satelity, które mogą nas namierzyć, helikoptery pełne snajperów. Na każde 9 ładunków tracimy jeden. To już nie zabawa. Niech pan zapomni o 13 tysiącach. To ile powinienem zażądać? Przepraszam. Oszalałeś? Od kiedy negocjujesz dla Lopeza? Nie martw się. Ja się nie martwię. Ty powinieneś się martwić. Frank sam zadecyduje, czy chce w to wejść. Ja gadam z gościem. Pierdol się. Sam się pierdol. Trzymaj gębę na kłódkę. Koniec dyskusji. O mnie się nie martw. Doigrasz się. Całkiem ci odbiło. Radzę ci uważać. Pogadaj z Frankiem. Spytaj, czy chce marnować forsę. Zamknij się w końcu. Ja jestem od negocjacji. Ty masz ochraniać mój tyłek. Dobrze, że tyłek, bo na gębę nie mogę patrzeć. Stul dziób. Ciekawe, co Frank na to powie. Zamknij się i słuchaj. Na czym stanęliśmy? Na Panamie. Szuka pan wspólnika. Rzeczywiście. Zaszło nieporozumienie. Frank przysłał mnie do pana po 200 paczek towaru. Tylko tyle. Nikt nie ma prawa za niego negocjować. Nie przerywaj panu, niech złoży ofertę, potem pogadamy. Nikt cię do tego nie upoważnił. To ja cię wprowadziłam, więc teraz się zamknij. Frank będzie zadowolony. Sam zadecyduje. Najmocniej przepraszam. Nie ma za co. Ma pan rację. Niech się pan skonsultuje. Oczywiście. Ale to nie jest sprawa na telefon. Porozmawiam z nim zaraz po powrocie. To dobrze. Moi ludzie odeskortują was do śmigłowca. Poleci pan do Santa Cruz. Mam tam samolot. Za 5 godzin będzie pan w Miami. Wróci tu jutro w porze lunchu. Świetnie. Hasta mañana. Miło się gawędziło. Niech pan zostawi kolegę. Może mi jeszcze coś doradzi. Frank chciałby z nim pogadać. Nie ma sprawy. Powiedz Frankowi, że trzymam rękę na pulsie. W porządku. Dokończmy lunch.